No i wtedy... Siema, Marty. Kto to jest? Dziewczyna. Cześć, jestem Zuzia. Możesz mi mówić Suzy. Wika, możesz mi mówić, kurwa, Wika. To co? Idziemy gdzieś na kebaba? Na kebaba? Jesteś dziewczyną. Dziewczyny nie jedzą takich rzeczy. Chłopacy, jak to się je? Jak to ugryźć? Kładasz do japy i gryziesz. Pytałam chłopaków, a nie ciebie. A ja odpowiedziałam za nich. Że jestem taka maleńka, ja nie zjem całego. Ty, ale ty jesteś wyższa ode mnie, kurwa. Jestem drobniutka. Nie zmieszczę całego, chłopacy. Zjecie ze mną? Naprawdę tego nie zmieszczę. Teraz nie zmieści, wróci do domu, zeżre całą lodówkę razem ze światłem. Nieprawda. Nie zjem całej lodówki. Girom se tupni, to ci lepiej będzie. Wika. Weronika, ale mów mi Wercia. Wolę, jak się do mnie mówi Wercia. Kombo wybuchowe, kur... Wiecie, gdzie są chłopy? Nie wiem, a już piszę do Karola. A czemu do Karola? Nie do Maćka, albo Konrada, albo Michała. Co, Karolek, ci się podoba? Nie, a co zazdrosna jesteś, że mamy taką świetną relację? My się tylko przyjaźnimy. Może tobie się podoba. To jest mój brat, kur... Dobra, ja idę na chwilę do toalety. Idź, idź, kochana. Głupia pi... Wy się przyjaźnicie. Nie lubię dziewczyn. Każda dziewczyna to konkurencja. Mimo, że ja nie mam żadnej konkurencji. Bo jestem najbardziej urocza. O, wy ze sobą konkurujecie. O, wróciła. Dobra, to teraz ja idę. No idź, idź. Wiśniara. Ja pierd... Do McBubalda? Jesteś jebni... Dlaczego? McDonalda, kur... Ojejku, ja tu nie jadam często. Ja tu w ogóle nie jadam. I przez to walnąłeś 5 literówek w jednym słowie? Czepiasz się. Dzień dobry, ja poproszę 2 razy tuforiu z powiększonymi frytkami. Ty tyle zjesz? Ja bym pół bułki zjadła tej i już bym pękła. Tak, tyle zjem. Czy jest coś zdrowego? To ja poproszę wodę. No woda to mi się przy tobie przyda, ale przez okreskowane chyba. Nie rozumiem. Nie dziwi mnie to. Najem się tą wodą. Ty to weź sobie chociaż jakiegoś loda. Nie. To spytaj Karola, czy chce loda. Karolek? Chcesz loda? Czemu tak na mnie patrzysz? A co myślałeś, że on pomyśli o McFlurry, kurwa? Karol, psy tu dzidzie. Ja nie patrzę. Jeszcze się nie zaczęło. To reklama tabletek na wzdęcia, kurwa. Co się dzieje? Zaraz się zacznie. Co się dzieje? Zamknij się. Co to było? Twoja stara. A to? Twoja stara w 3D. Karolek, a dasz mi swoją bluzę, żeby mi było bezpieczniej? Hit. Czemu ty gadasz, jakby ci jeszcze jedynki nie wyrosły? To jest uloce. Jak dzidzia. Jak zje... Ja to bym chciała coś różowego. A ty czemu zawsze tak na czarno jesteś ubrana? Odzwierciedlenie moich uczuć i wibracji w twoim towarzystwie. Czyli? Ich brak, kurw. Czy z tego rozmiaru byłaby XS-ka? Bo jestem taka malutka, że to jest na mnie za duże, proszę pani. Co ty zrobiłaś? Udawałam ciebie. Zabrzmiałaś jak koń. No. A ty myślisz, że ty jak brzmisz, kurwa? Nie no, te spodnie to też będą na mnie za duże. To jest może rozmiar XXS? Jak nie ma takiego rozmiaru? To jest na mnie za duże, proszę pani. Zobacz pani, jaka jestem drobniutka. Przyjmiesz tą XS-kę. No nie dopnę cię, nie dopnę. Dopniesz? Dopniesz? To nie jest możliwe. XS-ka musi być na mnie dobra. No jest za mała. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe, że XS-ka jest na mnie za mała. Pewnie to są dziecięce rozmiary, prawda? Prawda? To są dziecięce rozmiary. Nie. Nie jesteśmy w synku, kurwa. Ale proszę pana, jak dziewczyny kontra chłopacy? Ja nie mogę z dziewczynami być. Zaczynamy teatrzyk. Ale niech pan się zlituje nade mną. Proszę. Jak skoki przez koziołka dzisiaj? Przecież ja tam nie doskoczę. Karol, pomożesz mi? W czym? W skakaniu? Tak, w skakaniu. Na Karolu czy przez kozła? Mamy przebiec 100 metrów? Przecież moje krótkie nóżki, ja się tak zmęczę, proszę pana. Weźmie ją pan upier... Niech cię Karol na barana weźmie i sobie razem pobiegniecie. To jest świetny pomysł. Ale ja żartowałam, kur... Karol, czemu zdjąłeś koszulkę? Specjalnie, żeby mi się pokazać? Chciałeś się pochwalić mi? Po prostu się spocił jak świnia. Karolek, a dasz mi się podłączyć? Ja chcę coś puścić. Błagam, tylko puść coś normalnego. To co mam puścić? Siebie. Karolek, a nauczyłbyś mnie jeździć autem? Proszę! No proszę! O kur... Już to już dzisiaj? Mam teraz dzwonić do mamy, że ją kocham? Fajne masz to BMW, Karol. Ty no słuchaj, ja też się nie znam, nie? Ale to jest Audi. Czemu to nie jedzie? Kluczyk w uszu. Jejku, ta kierownica jest taka duża przy moich rączkach.
Ja mam ten pedał nogą przycisnąć, moją malutką? Jak to w tym Audi? 4-0 na Massa, 5 za kierownicą, kurwa. Jejku, co tu się dzieje? Pod jakim kamieniem ty żyjesz? Jejku, no ja nie chodzę do takich miejsc! Co to jest? Odkład! Jak wy to nakładacie? Do czego to jest? Do dupy. To wygląda jak puder dla dzieci. A jest do mordy. Wyobraź sobie. Karol, chodź, zobacz, co te dziewczyny sobie nakładają na twarz. Dobrze, że ja nie muszę się malować. No, dobrze. Wy takimi kolorami sobie usta malujecie? Ja sobie tylko czasami burakiem przeciągnę. Z jakiej jaskini ty wylazłaś? Chłopcy, ale ten basen ma 1,40 m. Przecież ja się utopię, jestem taka malutka. Chcesz rękawki? Albo kółko? Czy ci makaronik rzucić, jak już wejdziesz? Karol, wejdziesz ze mną? Ja się boję sama. A Boże. Ale tu jest głęboko. Przecież ten basen jest płytki jak ty, kurwa. Ale ta woda jest zimniutka, chłopcy. Przeziębię stópki. Ta woda ma z 25 stopni. Przecież ci do sportowego wody na herbatę nie dadzą. Ja muszę mieć cieplej. Od tego cieplej to ci już mózg wyparował. Dobrze ci zrobi ta woda. Właś. Ojejku, chłopacy, ja nie zjem tej kiełbasy. Ja sobie piankę usmażę, taką malutką jak ja. Ta pianka mi coś przypomina. Mnie, bo jest taka słodka? Wielkość twojego mózgu, kurwa. Jak ty możesz jeść tą kiełbasę? No widzisz, ja jem taką, ty wolisz surowiznę. Co? Nie wiem, Karola zapytaj. Jak ta kiełbasa śmierdzi. Czeka przewrażliwiona. To ją popsikaj mgiełką z Victoria's Secret. Rób to. Karol, daj mi swoją bluzę, bo mi zimno. Przecież jest 30 stopni. Środek lata. Środek lata. Głupia pizd. O ty mała kur... Jak popiję to wodą, to będzie mniej kaloryczne. Wow, ale ty jesteś kreatywna. No co? Twoja stara w zoo. O co ci chodzi? O twoją starą na melanżu w Łodzi. Moja mama na żadnym melanżu w Łodzi nie była. I żadna z tu obecnych osób mózgu jeszcze twojego nie wykryła. Czemu ty rymujesz? Bo mnie irytujesz. No ale czemu? Niech oni puszczą jakąś wolną piosenkę, bo chciałam zatańczyć z Karolem. Jesteśmy w klubie, a nie na 70 babci Krysi. Niech puszczą szklanki. To do szklanek to ja bym potańczyła. Ale co, że szklanka w ciebie rzut? Jak tak, to ja też chcę. Bardzo zabawne. No, zabawne. Dla wszystkich, tylko nie dla ciebie. Ty... Znasz ją? Nie. Kto to jest? Co, już ci się agresor włączył? Ty widzisz, jak ona wygląda? 15 razy lepiej od ciebie? Wygląda jak wieśniara. Czyli w dalszym ciągu lepiej od ciebie. Ja nie wytrzymam. Co ja mogę zrobić? Wbiję jej na chatę. No i co tam zrobisz? Naplujesz jej do pralki? Ja ją zniszczę. No z twoim mózgiem jedyne co zniszczysz to siebie przez przypadek. Karol! Kto to jest? Może przedstawisz mnie swojej nowej koleżance, co? Jak twoja dziewczyna? Przecież to jestem twoją dziewczyną! Ja jestem twoją dziewczyną! Ona to powiedziała! Nie wierzę! Karol jest mój! Cicho, kur... Odsuń się od Karola! Przestań żyć japę! Karolek, a gdzie masz jakieś ręczniki? W szafce w łazience. Przepraszam bardzo, ty tu chyba jesteś częściej ode mnie. Ukrywasz coś przede mną, przepraszam bardzo? Mieszkam tu! Przecież to mój brat, kur... Brat. No, brat. Co jest z tobą nie tak? Karolek, a wiesz, co bym zjadła? Co jest? Ty byś zjadła! O kur... Co, nie zrobisz swojej ulubionej osobie jedzenia? Nie podasz mi podnosek? A co, ty rączek nie masz? Czemu ty go zawsze bronisz? Za bratem w ogień, głupia pizda. No co? Karolek, a my będziemy razem spać w jednym łóżku? No teraz to ja ci współczuję akurat. Bo Karolek śpi, to chrapie, śmierdzi i pierdzi. Zdradzasz mnie z nią? Czego ty nie zrozumiałaś? Powiedz mi, czego? Co mam ci wytłumaczyć? Co poszło nie tak? Karol, a obejrzymy jakiś film? Horror! Nie. Nie obejrzycie horroru, bo ja chcę iść spać, a ty będziesz darła mordę. Bo się boję. Ty jesteś dziwna, jesteś dziewczyną i się nie boisz takich rzeczy? Moje życie, odkąd cię poznałam, jest o wiele straszniejsze niż te filmy, kurwa. Czemu ty jesz? Ci już nie pasuje, kurwa. Rolek, a nazmarujesz mi plecki, bo ja moimi małymi rąsiami nie sięgnę. Ała, jak piece! Mówiłam, nasmaruj japę kremem z filtrem? Mówiłam. Po co? Po co? To się giry Karolowi nocą. A ty masz japę jak pomidorowa z rosołu z niedzieli. Wyglądasz jak zupa. Skóra mi schodzi. Ale jesteś genialna. Nie przewidziałaś tego? Czego? No właśnie tego. No czego? Nie dogadamy się, widzę. No cóż, są ludzie i są parapety. No i? No i ty jesteś parapetem, kurwa.
Proszę pani, ale tylko końcówki. O tyle. Tyle tylko. Pani się nie przejmuje, na grzyba pani ją zetnie, jeszcze dopłacę. Nie! Niech pani jej nie słucha! Żartowałam. Mam jeszcze pieniądze na ciebie wydawać? Bóg mnie nie opuścił. No, więc pani niech mnie słucha. Jaki logicznie myślący człowiek posłuchałby się ciebie w jakiejkolwiek kwestii? Bez farbowania oczywiście, ja muszę być naturalna, bo chłopcy tylko naturalne lubią. Ale ty jesteś fajna. Chciałabym być tobą. Chciałabym być taka jak ty. Kto by nie chciał? Każdy oprócz ciebie. Przed chwilą powiedziałaś coś innego. Jesteś tak pusto, mało myśląca, że nie ogarnęłaś lecę w bambuko? Ale spokojnie, nic mnie nie dziwi. Przywykłam. No i po co już się drzesz? Bo się boję! Weź, bo muchę połkniesz. Ojejku! Co? Mucha, kalorie, przecież ty nie lubisz. Kalorie. O nie, kalorii to dzidzia nie lubi. Gu gu gaga. Tobie to jest butla potrzebna. Jaka? Z Helem, kur... Ja tam nie wsiądę! Za wysoko dla mnie! Wsadzę cię tam siłą, chcę zobaczyć jak zbroja obstra. Karoleka, usiądziesz ze mną w wagoniku, proszę! Podtrzymasz mnie za rączkę i dasz mi bluzę, bo mi wiało będzie. Może cię zwieje. Bo jestem taka malutka? Albo ktoś cię odepnie. Albo nie dopnie. O co ci chodzi? O ten tramwaj, co nie chodzi. Nie rozumiem. Wiem. A gdzie są krówki? Jesteśmy w zonie na pastwisku, kur... Popatrz, twoja bliźniaczka tam biega. To małpa. Nie, to goryl. Ale ta żyrafa jest przy mnie duża. No akurat żyrafa to jest przy każdym duża, nie wiem czy ogarnęłaś, nie? Ile małpek? Jak się czujesz wśród swoich? O co ci chodzi? O co, małpy, ty się zachowujesz podobnie. O co ci chodzi znów? Nie no, w sumie masz rację. Uraziłam te małpy teraz. Ty jesteś jakąś zmutowaną wersją, kur... Słonik! Karol, zróbmy sobie zdjęcie przy słoniu. Czekam na rezultaty. Zrobisz nam to zdjęcie? Zrobię. Co ty zrobiłaś? Słoń nam uciekł, już nie powtórzymy tego. Co zrobiłam? No zobacz na te zdjęcia. A to ja miałam zrobić. Ojej. Kalolączkę mi daj! Czy ty możesz choć raz coś zrobić bez pisku? Ludzie na nas patrzą, jakbyśmy tu małpę zmutowaną przemycili, kur... Te pasy są na mnie za duże. Nie są. Są. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie, kur... Karol, co to? Nie wierzę, kur... Akurat teraz, akurat w ten dzień, jak lecimy z tym czortem, muszą być turbulencje. Nie mam pytań. Ale to było strasne. Odkąd cię znam, nic mnie już tak nie przeraża jak ty. Nic. O co ci chodzi? O śmigło do łodzi. Jakie śmigło do łodzi, jak my jesteśmy w samolocie? Ja pier... Co? Nic. No co? Być. Jak? Ze spadochronem sobie pofruń. Niedobrze mi. Wzięłaś lokomotyw? Nie. Czemu nie wziąłeś, skoro wiedziałeś, że będziesz pawiować, kur... Kalorie. Ty jesteś pierdol... Tylko pawia na mnie puść. Czemu te siedzenia są takie niewygodne? Karol, mogę ci się położyć na kolankach? Tylko mnie syrom nie kopnij, bo się utnę. Jezu, ile jeszcze będziemy jechać? Przestań mędzić. Karola, ty jesteś ze mną w pokoju? Jak to nie? Dziewczyny mają pokoje z dziewczynami, a chłopacy z chłopakami. Coś się dziwi? Czy coś znowu mam ci wytłumaczyć, czegoś nie rozumiesz? Ale jak ja mam z dziewczynami być w jednym pokoju? Nie. Słuchaj, mnie też nie cieszy, że będę z tobą w pokoju. Naprawdę mnie to nie cieszy. To nie jest rzecz, która trzyma mnie przy życiu. Absolutnie. Co my w ogóle będziemy robić w pierwszy dzień? Idziemy do jakiegoś parku zwiedzać. Przecież moje małe nóżki, ja nie dam rady tyle chodzić. Karol, a będziesz mnie niósł na barana? Proszę. Proszę. Nie dam rady, naprawdę. A mogłam zostać w domu. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Co? Ty chcesz Ubera wyrwać? Na Poznańską 3 poprosimy. A niech pan wybierze tą dłuższą drogę. Miło będzie z panem dłużej porozmawiać. A kto płaci? Bo jak płacisz, to możemy jechać nawet przez Warszawę, przez Kraków i przez Gdańsk. Nie, ja nie płacę. Karol. Co Karol? Karol zapłaci za mnie, za siebie i ty dopłacisz. O, taki deal. Proszę pana, a można się podłączyć? Puściłabym jakąś fajną piosenkę. Prze pana, ona nie puści fajnej piosenki. Puszczę. No proszę pana. Cyrk, kur. Cyrk. Co cyrk? No w sumie cyrk to już odjechał, ale klauna nam zostawili. Jakiego klauna? Ciebie, kur.